Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera. I tak, spartoliłem robotę, dopiero się pokapowałem, że miałem tu przecież przedmioty, które znikają. No lipa, straciliśmy dwa przedmioty, nie wiem jakie dokładnie, pewnie dowiem się dopiero jak zacznę demontować. No ale mniejsza. Dzisiaj chcę zrobić bossa. Tak, dobrze słyszeliście, chcę robić bossa. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Chociaż wyjść tam może, ale bokiem, teoretycznie. Dobra, mamy HP-ki, mamy tam jeszcze 50 dodatkowego HP z spanka, teoretycznie. Mamy też nasze przedmioty, które tutaj były schowane w skrzynce. Widzę, że tu się wszystko porespiło przy okazji. Czeka nas jeszcze jeden stage oprócz tego, więc pewnie jeszcze życie stracimy. W ogóle to jest szkielet, nie zauważyłem go. Ale niestety nic w nim nie było. No i co? I lecimy. Lecimy, może jednak nie stracimy życia. No i chyba nie stracimy. Dobra. Mamy walkę z bossem. Trzymajcie kciuki, ja się teraz mogę troszeczkę mniej odzywać, bo jednak się będę starał skupić. Nie pamiętam jakie on ma... Jakie on ma ataki. Chodź panie bosie. Chodź panie bosie. Bulwa, mięsożerna paskuda. Nie pamiętam, jak on tutaj walczył. Aha. O, fuck. Aha, bullet hair się włączył. Udało się! Haha, prune the plant! Odblokowano osiągnięcie. I zużyliśmy tylko dwie potki. Tylko dwie poteczki. Dało się na pewno lepiej rozegrać, ale po takiej przerwie i tak wydaje mi się, że dosyć dobrze mi poszło. Jest skrzyneczka. Teoretycznie mogłem to jednak w tamtym odcinku zrobić jeszcze. Dobra, ale wyszło. Wyszło zajebiście. Dobra, tu już nic chyba nie ma, ale tak sobie jeszcze przeszukuję. Co mamy w skrzyni? Historia lasu. Notatki o mięsożernej paskudzie. Fajnie. Dużo przedmiotów. Dużo fajnych przedmiotów, co jest najlepsze. To możemy sprzedać. Czy to jest jakiś item? Amulet mięsożernej paskudy. Ej, weź to tutaj. Tak, to będzie walić w dół. To możemy przenieść tu i to możemy przenieść po lewej stronie. Nic nam teraz nie zostanie utracone. Dobra, jest teleporcik. Jeszcze sobie obczaję przy okazji, czy nie ma tutaj nic w okolicy, ale chyba nie. Z tego też chyba nic nie leci. Przynajmniej nie, jeżeli nie ma mobów w okolicy. To jest nasz chyba webzik. Nie ma. Cofnąć tutaj też się chyba już nie możemy. Nie. O, ale to były jeszcze inne rzeczorki. Nie zauważyłem tego. Dobra, wracamy. Udało nam się to ogarnąć. Ucieczka na szyjnik. No niekoniecznie. Co nas teraz będzie czekało? Kolejny klucz się odblokował. Jeszcze dwa. Chłopcze! Pokonałeś króla golemów, a teraz strażnika lasu? Za bardzo ryzykujesz. Przyprawiasz mnie o atak serca. Przyprawisz, przepraszam. Gdyby twój dziadek z nami był, zamartwiłby się na śmierć. No i przy okazji byłby bardzo dumny. Już go słyszę. Mój wnuk, kupiec, który zabija strażników, da cię wiarę? Był równie irytujący jak ty. Na polecenie miasta.
Mam cię poinformować, że pustynny loch jest otwarty dla wszystkich. Głupcy, nie bez powodu zamknęliśmy te lochy. Dodatkowo na rynku jest dostępny nowy dodatek do sklepu. Może skupisz się na tym. Może dzięki temu będziesz trzymać się z dala od kolejnych strażników. Chociaż Moonlighter zaczyna wracać do dawnej świetności. No właśnie. Moonlighter zaczyna wracać. No i musimy teraz ten loch ogarnąć. Jak z dodatkiem do sklepu? Tu widzę, że już wszystko mamy, co mieliśmy zrobić. To mamy wykupione. Niestety jeszcze naszego bankiera chyba nie możemy. A co w sklepie? Dodatek do sklepu. Nowe gabloty i tym podobne. I 3 skrzynki, nie 2. No, fajnie. Poziom 3 jest znacznie lepszy już. 4 to już w ogóle jest ciekawy. 6, 4, 8 i tu 8. Czyli w teorii tak naprawdę nic się zbytnio nie zmienia, oprócz tego, że jest jedna skrzynka jest więcej. Tak, jedna skrzynka więcej. No to bardzo, bardzo ciekawe. Dobra. Idziemy na pewno jeszcze dzisiaj zobaczyć nowy loch. Bo wy mi nie dacie spokoju z tym. Muszę wam pokazać ten nowy loch. Jeszcze mi jakaś chrypa złapała. Kurde. Nasiona mięsożernej paskudy. Dobrze byłoby mieć tą jednak przy sobie. I ja jednak chciałbym te potki słabsze sobie wyekwipować. O. I teraz myślę, że jest git. Idziemy sprawdzić dokładnie... O, co to jest? Coś tutaj jest. To, że jest loch zaliczony już. Czyli teraz będzie pustynny. Ten, który mówiłem, że jest łatwiejszy. No zobaczymy, czy jest taki łatwy. Zapewne się teraz mogę bardzo pomylić, ale... W ogóle mamy chyba nowe nasionko. Zmodyfikowany pęd, którego liście są ostre jak miecz. Pęd drzewa ostrzy. Co, zmienimy sobie bzika? No to chyba jeszcze nie możemy. To jest jeszcze... Jeszcze jest, że tak powiem, niewyrośnięte. Dopiero teraz zdobyliśmy to. Dobra, jaki jest nowy biom? Kurde, jak daleko teraz trzeba już iść? Jak daleko? I na samym początku od razu jest dostęp do nowego biomu. Co to jest? Jakiś miraż. Jakie itemki. Wszystko się kurde majta. Możemy to niszczyć? Nie możemy. A to? To możemy. Jakieś kopalnie chyba. Oczywiście Shiro się wpieprzył w pierwszego przeciwnika, no bo on inaczej nie potrafi. Nie, ale naprawdę, wydaje mi się, że jednak tutaj to jest znacznie łatwiejsze. Jednak jak nie ma tych cholernych trucizn, to jest znacznie łatwiej. Ale być może widzieliśmy tylko małą część... O, odblokowano osiągnięcie No Secrets. Historia pustyni 1. Przypadkowo w sumie tutaj zaskoczyłem, ale wyszło dobrze. A jeszcze tu możemy chyba? No to jest to samo. Dobra, idziemy na prawo teraz. O, jest nowa czytanka. Jedno jest pewne. Te lochy są stworzone, żeby je penetrować. Ale jest w tym systemie jakaś luka. Anomalia, która psuje ten doskonały projekt. Straż. Działają oni bez namysłu, niemalże automatycznie. Ale ich jedynym celem jest ochrona znajdujących się w lochach skarbów.
co stoi w konflikcie z przeznaczeniem lochów. Założę się, że ci, co odpowiadają za postawienie tu straży, nie mają nic wspólnego z twórcami samych lochów. Wydaje mi się coraz więcej o tych lochach. Ciekawe, czy tutaj cokolwiek będzie... A, zaręglicy ogólnie mają taki efekt. Dobra, nieważne, myślałem, że może coś odkryliśmy. Ale chyba nie. W ogóle, kurde, zostawiłem pierścień nowy. Przecież mieliśmy nowy pierścień do zobaczenia, jaki jest. Oho, coś porąbanego. Oho, dobra. Jednak te kopułki nie są takie proste. Myślałem, że one są dosyć łatwe, ale chyba nie. Chyba jednak te lochy nie są takie proste, jak myślałem. No i mam nadzieję, że dojdziemy przynajmniej do drugiego bossa, bo zazwyczaj na drugim bossie... Znaczy na pierwszym... Na pierwszym? Na pierwszym bossie. Znaczy, że przejdziemy pierwszego bossa, o tak. Bo na drugim poziomie lochu ogólnie zazwyczaj jest jakiś przedmiot, który coś dodaje. Jestem ciekaw, czy tutaj będzie podobnie. Czy będziemy mieć jakiś przedmiot, który nas zaupgrade'uje w jakiś sposób? No, nie? Co to robi? Jakiś piasek? Da fuck? I jest bosik! Jest bosisko. I jest notatka. Pewnie przeoczyłem. Pis 103. Ostatnie ubytki w zapasach nie były jedynie błędami w rejestrze. Materiały i narzędzia naprawdę znikają. Każdego dnia stworzony został program ochrony mający na celu odstraszenie intruzów. Aha, czyli coś im podkrada zasoby. Dobra, on tak strzela. On się zamyka za chwilę, dobra. Aha. Dobra, bossa się udało zabić. W sumie nie są trudne, jak się ten moveset pozna. Nie jest to trudne. Penetrujemy dalej, więc i tak nie wrócimy teraz z pustymi rękami, ale ja chcę więcej przedmiotów. Mam nadzieję, że nie zginę, no bo to było bardzo głupie z mojej strony. Mega głupie. Mega, mega głupie. No i moi drodzy, ogólnie jeszcze wracając do tego mojego urlopu... O! Mimik! Oddawaj mi! O nie! Jaki ten mimik jest dziad! Paskudny! Nie! Jakie to jest gówno! Coś okropnego. Co to jest? O nie, nie, dobra, ten biom wcale taki łatwy nie jest. Zmieniam zdanie. 100 razy zmieniam zdanie. Ten biom jest posrany. Posrany do potęgi entej. O, jeszcze podkę przypadkowo użyłem, świetnie. Ostatnią chyba już. Co to jest za biom? Znaczy my potraciliśmy tutaj niektóre rzeczy, naprawdę? Ej. Tak się nie bawimy. Dobra, odporne ogniowe ubranie. To możemy sprzedać, nie wiem za ile, ale to od razu się przekonamy. 702, kurde. Pył izolujący. Ten pył zwykły też mamy już chyba. Dobra, już tam dalej nie idziemy. Nie ma sensu, nie mamy potek to raz. Dwa, mamy ekwipunek ogólnie, więc też się nie opłaca. Też się nie opłaca tego robić, więc idziemy jak najbardziej. Do następnego poziomu! Do następnego poziomu. Co znajdziemy na kolejnym poziomie lochów? Loch pustynny, nie ma nic? No jaja sobie robicie? Serio, tu nie ma nic? Ej, no bez jaj. Już zawsze coś było. A ile kosztuje powrót? 18 tysięcy! Co?
świetnie, jeszcze umrzyj. Jeszcze umrzyj, Shiro. Nie, ja to wracam z tymi itemkami. Wracam, bo... No nie chcę, nie chcę, nie chcę stracić tych przedmiotów. Naprawdę nie chcę. Nie chcę stracić tych przedmiotów. Za dużo tego mamy. Za dużo. Od razu sobie pójdziemy na pewno do naszego kowala zobaczyć, czy przypadkiem te przedmioty, które zaraz zebraliśmy, nie są już wystarczające do ulepszenia naszych nowych broni. W teorii dalibyśmy radę. W teorii dalibyśmy radę, mamy tutaj 250 DPS-a. A nasz teraz ma ile? 230? Nasz ma 230. No 20 DPS-a więcej, ale no dałoby się radę, dałoby to radę ogólnie ulepszyć. Dobra, czego my potrzebujemy tam dokładnie? Sztabki i... tego i tego. Tych dwóch. Sztabka pustynnej stali oraz silnik termomagnetyczny. A oprócz tego do pancerza na przykład nie mamy niestety. A nie, czekajcie, to nie jest to. Mamy, możemy to ulepszyć. Piasek. Piasek. I magnetyt. Zespół izolujący. Chcę sobie ogarnąć mniej więcej, co my potrzebujemy tutaj, żeby zbierać to i nie mieć problemu. Tak samo tu, piasek i magnetyt. Piasek, magnetyt, resztę możemy sprzedawać. Resztę możemy sprzedawać. Ja sobie to na pewno w innej skrzyni odłożę, na przykład w tej, bo w tej mam takie przedmioty, no nie oszukujmy się, luzowate. A czemu ja to tak robię? Już mogę zrobić to tak. Te cztery przedmioty, no, są mi potrzebne jak najbardziej. Po ile to było? 20 to było za dużo. Osełki są za drogie, znaczy za tanie. Taki złom, można powiedzieć, złomik. To na pewno weźmiemy. Magnetyt też zabieramy. Ognioodporne ubranie też nam będzie... Właśnie, bo tam było jeszcze ognioodporne... Nie. Nie było ognioodpornego ubrania. To nie było potrzebne. Oszukuję. Oszukuję. Przekazany akumulator, odłamki kryształu, historia pustyni. No, tych duperelków mamy tu sporo. Halo, halo, ale to było potrzebne. Silnik termomagnetyczny chyba. Czy ja coś spartoliłem? Oczywiście, że tak. Zbieraj, zbieraj. I sztabki. Sztabki też nam są potrzebne. Ale tutaj sztabek nie widzę, żeby były. W ogóle moglibyśmy to wszystko sobie zebrać teraz. Tylko to nam się nie połączy razem. No właśnie, nie połączy nam się razem. No to nie, inaczej zróbmy. Te bulwy i tak dalej, to my sobie już tu pozabierajmy, powystawiajmy. Amulet szybkości. Właśnie, jeszcze sprawdźmy sobie ten amulet, który zyskaliśmy. Bo my jakiś amulecik sobie zyskaliśmy przecież. To było za 150 też za tanie. Za 250 też było za tanie, z tego co pamiętam. Dlatego damy 450. Było po 400, to sobie możemy posprzedawać jak najbardziej. To 1900 też możemy sobie posprzedawać jak najbardziej. To 2200. No fajnie, 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 fajnie. Zaczyna być naprawdę to... zaczyna to mieć po prostu ręce i nogi pod tym względem. I widziałem chyba ten amulet jest tutaj. Amulet mięsożernej paskudy. Co to daje? Pierścień, który zwiększa poziom zdrowia właściciela, ale też osłabia obronę. Czyli więcej dostajemy pierdzielu. A czy my mamy tu jakiś amulet? Amulet Królego Golemów dawał nam, zwiększając jego wagę, o ciężar golema, czyli jesteśmy wolniejsi. Siłę ataku 50, gdy liczba PZ spadnie poniżej 20%. To raczej już nie my. To raczej już nie my. 420. No to tak 60. Tylko ciekawe, jakie DPS-y dostajemy większe, no nie? 10-11? To nie jest dużo. Ej, dobra, to możemy tak zostawić. Możemy tak zostawić. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a w następnym odcinku sobie troszeczkę pohandlujemy.
Pohandlujemy, posprawdzamy te cenki. I ogólnie ogarniemy może właśnie więcej kasy, bo ja nie pamiętam, ile nam było potrzeba na ulepszenie broni, bo na pewno musimy ją ulepszyć, bo zadajemy bardzo mało. Zobaczmy, ile tam było ulepszenia. No to w ogóle 175. 256 tysięcy. Od chuja. I ciut, ciut. Dobra. Ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Grał do was Shiro. Do zobaczenia w następnym odcinku z Moonlightera. Hej, hej!